Cześć. Witam Was na pierwszej lekcji gry na pianinie. Rzeczą, która jest jakby najważniejsza, to wiadomo, jest instrument. W tym wypadku mamy tu pianino cyfrowe. Tu mamy klawiaturę ważoną. Ona jest bardzo zbliżona klawiaturą do instrumentu akustycznego, czyli takiego pianina, jak tu stoi, albo do fortepianu. Fortepian jest większą wersją pianina, tak? Fortepian jest taki duży, leżący. Tak? No i wiadomo, są jeszcze różne klawiatury typu syntezatory, jakieś klawiatury sterujące, które teraz się do komputerów podłącza. My się będziemy uczyć na pianinku cyfrowym z przybliżoną klawiaturą do pianina akustycznego. Jak zaczynamy grę na pianinie, to musimy zadbać też o dobrą postawę. Chodzi o to, żeby nie nauczyć się złych nawyków, które będzie nam później ciężko poprawić, tak? Bo to chodzi o to, że jak gramy na pianinku, to jak mamy mięśnie spięte, to tak samo przy każdej grze na instrumencie, czy też przy śpiewie, że jak mamy niekomfortowe ułożenie, ustawienie naszego ciała, to nam spinają się mięśnie i organizm się bardziej męczy. No i co prowadzi później do większych problemów, tak? Z tym związanych. Czyli musimy być wyprostowani. Nie leżymy na krzesełku. Nóżki tutaj, wiadomo, wygodnie na podłodze. Jeżeli nie sięgamy, to się przesuwamy bliżej końca, tak? Żeby tu mieć też podparcie. To jest też ważne. Ułożenie palców na pianinie nie mogą być proste. Nie może być żadnych przekrętów, wykrętów tutaj. Jesteśmy wyprostowani. Rączka jest ułożona, nadgarstek jest równo. Nie spłaszczamy paluszków, nie gramy tak płasko. Rączki również tutaj chodzą jak pajączki takie. Luźno rączka, nadgarstek nie spinamy, nie robimy kurzych łapek, tak? Nie opieramy nadgarstków. Rączka musi być swobodna i takim półkolistym ułożeniem paluszki dotykają klawiatury, tak? Klawiaturę wciskamy opuszkami palców. Nic tu nie kręcimy, tylko i dźwięk klawisza wydobywamy z naszych paluszków. Siła uderzenia również jest z paluszków. Musi być ręka swobodnie, nadgarstek luźno. Tutaj musimy sprawdzić, czy mamy luźny, czy nie spięty, tak? Tworzymy z paluszków takiego pajączka, taki domek, tak? Tutaj taką budkę. I teraz najlepiej sobie ułożyć te paluszki od C do G. Czyli mamy pierwszy palec, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tak? I teraz przykładowo ćwiczymy prawą rączkę, żeby w ogóle wydobyć odpowiednio dźwięk. Mamy ułożone wszystkie palce, one są przyklejone do swoich dźwięków, tak? I teraz jak chcemy wydobyć dźwięk, to przykładowo pierwszy palec unosi się do góry i wciskamy tak? Puszczamy i drugi paluszek. Pa. Trzeci paluszek. Ta. Czwarty. Ta. Piąty. O. I mamy pięć dźwięków. Starajmy się ćwiczyć tak, żeby tych paluszków nie odrywać. Czyli nie robimy. Nie robimy tak. Tak, nie, broń Boże. Też jest metoda taka, że dzieci jednym paluszkiem. Nigdy w życiu, bo tak się nie gra. Powtórzmy. Tak? I mamy pierwszy paluszek, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I każdy oddzielnie wciska dźwięk, tak? Musimy samymi paluszkami, nie robimy tego ręką, nie skaczemy, nie płaszczymy, tylko elegancko tutaj robimy przestrzeń, nadgarstek luźno, możemy sprawdzić, tak, czy jest luźno. I z powrotem. Przypomnę, gdzie mamy C. C mamy na środeczku, tu gdzie dwa czarne, pierwszy dźwięk obok czarnego jest C. Tak samo oktawę wyżej, mamy dwa czarne, obok czarnego jest C. Tak? Tam gdzie dwa. Tu mamy trzy, a tu mamy dwa. I tu mamy C. A po kolei wiadomo C, D, E, F.
G i z powrotem G, F, E, D, C. Na razie tylko tyle, tak? Ćwiczymy samą prawą rączkę. Gdy już prawą rączkę się nauczymy, próbujemy teraz lewą rączką. Czyli zaczynamy grać od C piątym palcem, tak? Bo mamy odwrotność ułożenia. Czyli tak jak w prawej ręce gramy dźwięk C pierwszym palcem, tak w lewej gramy piątym. Wciskamy sobie piąty paluszek. Potem czwarty, trzeci, drugi, pierwszy i z powrotem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To samo jak w prawej ręce, tylko troszeczkę inne palce są, tak? Spróbujmy jeszcze raz. C, D, F, G, E, F, A, D, C. Razem, jak już ktoś się nauczy lewą i prawą oddzielnie, to wtedy próbujemy powolutku łączyć razem. Ćwiczymy podzielność uwagi, bo musimy się skupić na dwóch rączkach, tak? I też nigdy nie ćwiczymy od razu szybko. Tak gramy wtedy, kiedy wyćwiczyliśmy sobie w wolnym tempie. Na początek musimy mieć czas na to, żeby się zastanowić, czy dobry paluszek mam przygotowany, czy dobry dźwięk. I powolutku. Jeśli słyszę, że równo prawa i lewa rączka trafia w dźwięk, to znaczy, że jest dobrze. To mogę troszeczkę przyspieszyć. Równo. I czy dobre są to dźwięki i palce, tak? Teraz znowu przyspieszam troszeczkę szybciej. Nigdy nie robimy od razu szybko. Ze względu na to, że jak nauczymy się grać szybko źle, to potem długo, długo będziemy to poprawiać, ćwiczyć. Dwa razy więcej roboty. Od razu starajmy się grać powolutku, równo, w odpowiednim czasie, odpowiednie palce i dźwięki. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do ćwiczenia. Do zobaczenia.